Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale i ponownie dzisiaj porozmawiamy sobie o przygotowaniu kompletnym zawodnika od okresu masowego przez przejście w okres prepa, po prepa i wyjście oczywiście z prepa. Z nami Oskar Tchórzewski, dzień dobry. Cześć Dawid i witam wszystkich tutaj na kanale. Dzięki za zaproszenie. A bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. Przede wszystkim chciałbym właśnie z Tobą porozmawiać na początku, co tam u Ciebie słychać, bo przed chwilą przewinąłeś, że właśnie wychodzisz z okresu masowego, także może być ciekawy. Tak, no właśnie jakby zaczynam okres przygotowań do zawodów. Prywatnie też super, bo jakby zmieniłem miejsce zamieszkania, kupiliśmy dom i jakby to też bardzo mocno będzie wpływać i na moją pracę trenerską, i na przygotowanie do zawodów, bo to totalnie inne życie. Jeżeli chodzi o aspekt typowo tutaj kulturystyczny, no to tak, właśnie skończyłem, można powiedzieć, mój roczny off-season od sceny. Gdzieś tam ostatni mój start był w listopadzie, gdzie zdobyłem kartę pro w Kopenhadze. No i oczywiście, wiesz, no okres masy był przerywany jakimiś tam deloadami czy coś. Trwał dosyć długo. No i teraz zaczynam przygotowanie do zawodu. W zasadzie od poniedziałku już, tak można powiedzieć, na 100%. Ruszyłem i za 15 tygodni debiutuję w Lidze Pro w Polsce w zawodach u Roberta Piotrkowicza. Właśnie, to miało być moje kolejne pytanie, gdzie będziecie, zobaczymy w Twoim debiucie, ale to faktycznie, jeżeli jest taka możliwość, żeby na rodzimej, że tak powiem, ziemi wystartować sobie i zrobić jeszcze do tego debiut, no to chyba nie może być lepiej, nie? Tak, no wiesz, ja najpierw planowałem startować w Rzymie, ale to troszkę było za wcześnie, wolałem sobie troszkę przeciągnąć ten okres progresu i regeneracji przed takim docelowym okresem przygotowań i miałem startować na FLS. To jest tydzień po zawodach u Roberta Piotrkowicza, no i w sumie tydzień przed zaczęciem prepa dostałem informację, że są zawody w Polsce tydzień wcześniej, no to wiesz, no, nie ma innej opcji, nie? Trzeba. No proste. Grzech by było nie skorzystać. No pewnie, że tak, no kurczę, no. Dobrze, większość osób wie, to nie jest żadna tajemnica, że jesteś również trenerem, przygotowujesz zawodników, między innymi ostatnio miałem przyjemność z jednym z Twoich zawodników, który świeżutką kartę też przywiózł, porozmawiać. Oczywiście możecie znaleźć na kanale, pewnie gdzieś tu się Wam wyświetli, o ile trafię później ze znacznikiem. W każdym razie w związku z tym chciałbym porozmawiać właśnie o tym, jak Ty wyobrażasz sobie podejście do tego, jak faktycznie przygotowanie do zawodów powinno wyglądać, bo każdy z nas startujących, czy też nie ma, pewnie świadomość, że przygotowanie do zawodów to nie jest tylko te 15 tygodni, ale to jest cały ten okres, który przypracowujemy od okresu wyjścia z poprzedniego startu do okresu wyjścia ponownie na deski. Dlatego też chciałbym się zacząć dzisiaj nietypowo, jeżeli chodzi o tę serię, postanowiłem to troszeczkę zmienić, od okresu masowego. I teraz pytanie numer jeden. Jak Ty zapatrujesz się na okres masy pod względem treningu? Czyli jak to wygląda u Ciebie? Czy bardziej uderzasz właśnie w kwestię intensywności, czy bardziej w objętości, czy lubisz sobie to periodyzować? Jak trening odgrywa dużą rolę u Ciebie, jeżeli chodzi o kwestię OSCO? Jakby trening odgrywa chyba najważniejszą rolę w pewnym etapie już procesu, jakim jest przygotowanie do zawodów. Jeżeli już jesteśmy jakby zaawansowani stażem, no to tutaj trening robi główny progres, a cała reszta to jest tylko i wyłącznie dodatek, tak? Więc jeżeli chodzi o okres masy, no to na pewno stawiam na objętość, tak? I podkręcanie tej objętości z tygodnia na tydzień, w zależności jaki tam mamy, wiesz, plan i priorytet, o, zabrakło mi tego słowa właśnie. Więc jeżeli chodzi o to, to na pewno stawiam bardziej na objętość, tak, niż na intensywność treningów w okresie masy, nie? Znaczy na pewno te treningi są intensywne, tak, ale tutaj na pewno objętość jest kluczem do progresu, nie? I szczególnie to zwiększanie tej objętości odpowiednie, czy to ciężarem, czy dokładaniem serii, to już zależy od zawodnika, nie? Ale zazwyczaj ciężarem na masie. A powiedz mi, jak się zapatrujesz na okres czasowo pod masę? Wolisz, żeby ta masa była zdecydowanie dłuższa i na przykład przeplatana jakimiś okresami minikata, czy jest coś raczej, tak wiesz, takie staroszkolne podejście, czyli lecimy po prostu full blown off season, 30 tygodni pełnej świniomasy i później będziemy się martwić? Świniomasa to nigdy w życiu, to uważam, że to nie ma żadnego sensu, jeżeli zawodnik przechodzi pewien
już etap tego tkanki tłuszczowej, tak, no to jakby uważam, że masa nie ma sensu. Zazwyczaj wtedy też pada apetyt u większości i to jest takie budowanie bardziej chyba wody i tkanki tłuszczowej niż prawdziwej masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o taki okres masy, ile tygodni i tak dalej, to tak naprawdę wszystko zależy od tego. Patrzmy na zawodnika, tak? On schodzi ze sceny i planujemy sobie ten jakby mikrocykl cały pod następne przygotowania. Więc to zależy, czy zawodnik ma start za rok, czy ma za pół roku, czy startuje okres wiosna-jesień. To wszystko zależy od tego, jeżeli chodzi o okres masy. Więc no na to najbardziej zwracam uwagę, tak? Patrzę indywidualnie na zawodnika w tym przypadku, nie? Przerwę, bo ja zawsze zakładam taki scenariusz, że ktoś schodzi ze sceny i ma rok do następnych zawodów, czyli powiedzmy startował na jesień i startuje dopiero za rok na jesień. Okej, to jeżeli chodzi według mnie o takie wejście od razu w okres masy, nie, no to tak naprawdę zależy od tego, ile zawodnik zrobił startów wcześniej, tak? No bo też różnica jest tego, jak zawodnik zrobi sobie jeden start, zajmie mu prep 14 tygodni, on tak naprawdę, jeżeli trener mądrze to zrobił, to on jakiś wymęczony nie powinien być. No to wtedy można zacząć powoli już te kalorie zwiększać i od razu przechodzić w okres masy, tak? Ale jeżeli zawodnik zrobił 4-5 startów pod rząd, gdzieś w okresie 2 miesięcy, tak? Gdzie te peak weeki były cały czas nakładające się na siebie, no to uważam, że przede wszystkim zawodnik powinien po sezonie odpocząć. I jakby to jest klucz w ogóle do progresu, odpoczynek w tym sporcie. To też mało osób to wie i ciężko to sobie zrozumieć jako zawodnik, że odpoczynek jest kluczem do sukcesu. Sam miałem z tym ogromny problem. No ale tak jak mówię, no na początku bym pozwolił zawodnikowi odpocząć, oczywiście z głową, bo tutaj rozmawiamy o zawodniku, który jest sportowcem, tak, a nie który sobie wystartował i po zawodach sobie miesiąc jest w McDonaldzie i ten, no bo tutaj to raczej nie ma co gadać o takich zawodnikach, bo to są jakby incydenty na scenie. Jeżeli ktoś podchodzi poważnie, no to uważam, że podstawową rzeczą jest odpoczynek po zawodach, danie sobie tych 2, 3, 4 tygodni, zależy ile czasu potrzebuje, na dojście do przede wszystkim takiego fokusu treningowego, tak, żeby zawodnik zaczynając masę wchodził na trening i chciał te sztangi rozerwać, a nie wchodził i mówił, kurde, no jestem zmęczony, nie za bardzo mam siłę i ochotę, no bo to umówmy się, często jest tak, że bardziej, nawet nie wiemy, że jesteśmy zmęczeni, bo mentalnie jesteśmy tak naładowani, po sezonie chcemy zrobić progres i to w pewnym momencie nas dopada takie wow, i wtedy już nawet mentalność nie pomoże i trzeba i tak odpocząć, więc uważam, że odpoczynek jest tutaj kluczem i zaczęcie tego okresu właśnie po tym okresie odpoczynku. Oczywiście dbając o dietę, o to, żeby ten BF nie był zaburzony i tak dalej, no bo wtedy jak ktoś przez te 3-4 tygodnie odpoczywa, jedząc wszystko, co popadnie, no to on, ani jego organizm nie odpoczywa, a on nie zacznie masy, no bo tak naprawdę się ulał i musi zacząć znowu cięcie i znowu męczenie organizmu, więc to jest kwestia podejścia też zawodnika, nie do tego. Jak najbardziej. Powiedz mi właśnie, jak podchodzisz do kwestii diety w okresie masy? Tutaj bardzo mi zależy na tym, żeby porozmawiać o tej mistycznej ilości białka, bo to jest taka rzecz, która jest chyba ostatnio najbardziej poruszana przez ludzi. Jak odnosisz się do kwestii węglowodanów i jak wysoko lub też nisko trzymasz tłuszcze u swoich zawodników? To no, na każde pytanie można odpowiedzieć, to zależy od zawodnika, ale zostawmy i nie będę tak odpowiadał, no bo to, tak jak mówię, każdy przypadek jest inny, każdy zawodnik 1 na 700 węgli będzie, to też trzeba wrócić do tego od początku, że to wszystko zależy od tego, jak zawodnik trenuje, nie? Jeżeli dany zawodnik naprawdę zapieprza, no to też powinien inaczej jeść niż zawodnik, który no, ciężko trenuje, ale no, nie do końca jest w stanie tak ten mięsień przetrenować w czasie jednostki treningowej, ale na pewno stawiam na większą ilość węglowodanów, na umiarkowaną ilość tłuszczy. Białko tak naprawdę uważam, że przesadzanie z białkiem to jest tylko powodowanie problemów trawiennych w okresie masy. Nie u każdego oczywiście, ale u większości osób no, z doświadczenia wiem, że przesadzanie z białkiem sprawia, że no, ten apetyt siada i jest zamulone trawienie strasznie. Nie? Czy powiem, że zakładając, że zawodnik ma średnio zwyczaj 6 posiłków dziennie, mniej więcej w ilościach mięsa, powiedzmy na posiłek, bo to jest taka rzecz chyba najbardziej miarodajna u nas w sporcie, jak lubisz trzymać to białko? Myślę, że jeżeli zawodnik, załóżmy, ma te 6 posiłków dziennie, no to takie białko liczone ze wszystkiego w okolicy 300-350, mówię o takim zawodniku, załóżmy masa mięśniowa 90-105 kg, nie? Ja też jakby głównie, ja nie prowadzę kulturystów ciężkich zazwyczaj, więc to też jakby moja wiedza i to doświadczenie jest zupełnie inne niż jak będziesz rozmawiał z trenerem, który szykuje samych ciężkich, tak? Uważam, że dużo inaczej powinno szykować się zawodników do men's physique czy nawet do classic physique niż do kategorii ekstremalnej, nie? Zdecydowanie. Okej. Okay. Powiedz mi, co jeżeli chodzi o kwestię cheat meali, czy też
jakby takich odstępstw na, od diety, że tak powiem, na masie u ciebie? Dopuszczasz coś takiego, wpisujesz takie rzeczy w plan, czy raczej jesteś za tym, żeby trzymać 100% czysto micha? Nie, no 100% czysta micha to tak naprawdę będzie powodować cały rok w końcu zaburzenia odżywiania, a w tym to jest taki temat, który uważam trzeba poruszyć w tym sporcie, bo nikt o tym praktycznie nie mówi, a 99% zawodników, którzy się do mnie zgłaszają, nawet no może nie 90, ma problemy bardzo duże z tym. Z tym, że sobie nie radzą, z tym, że właśnie wyjdą na miasto, nie mają wagi, zjedzą nawet ryż z indykiem i oni już myślą, że progres, wiesz, bo nie wyliczyli soli czy czegoś. Do takich rzeczy to dochodzi. Ale jeżeli chodzi o takie cheat meale na masie, to uważam, że jeżeli ktoś ma dużo kalorii, ciężko trenuje, to tak naprawdę cheat meal nic mu nie da. Co mu da zjedzenie burgera czy pizzy? Nic. Więc jakby ja traktuję cheat meale i wyjście na miasto w okresie masy jako po prostu czas spędzony na przykład ze swoją kobietą czy ze znajomymi. Jako taka odskocznia dla mojej głowy. I nie jem tam oczywiście McDonalda czy syfu, tylko wychodzę na obiad do dobrej restauracji, na dobrej jakości sushi, czy czasami zjem dobrego burgera, ale to wszystko jest dobra jakość. Ja nie jem w ogóle rzeczy, które powodują u mnie jakiekolwiek problemy trawienne i tego unikam i też u moich zawodników. No wiadomo, no jeden zawodnik, powiem mu na weselu czy coś, no zjedz sobie na luzie, przecież jesteś na masie, no jeden zje na luzie, a drugi wróci do domu i wiesz, i będzie wymiotował z przejedzenia, no ale to staram się właśnie tego uczyć też swoich zawodników, nie? Tych relacji z jedzeniem, z tym sportem, tym, żeby umieli po prostu wyjść na miasto, zjeść sobie trochę do smaku i nie mieli tych, kurczę, ale teraz to bym ruszył, wiesz, z jedzeniem. Albo w drugą stronę, że obwiniają się po prostu za zjedzenie czegoś, nie? Powiedz mi, jak to jest u ciebie, jeżeli chodzi o kwestię kardio na masie? Uważasz, że kardio to jest rzecz, która powinna lecieć przez cały okres masowy, czy też na masie to nie jest czas na to, żeby te nogi męczyć, czy też żeby kręcić to kardio w jakichś ilościach, nie wiadomo jakich? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, moim zdaniem, jaki zawodnik ma NIT w ciągu dnia, nie? Jeżeli zawodnik ma pracę siedzącą przy komputerku cały dzień, no to powinien te kardio zrobić, kwestia nawet serducha, tak, w okresie masowym. I tego, żeby na przykład, uważam z doświadczenia i widzę to, że zawodnicy, którzy robią nawet małe ilości kardio rano na masie, mają na przykład lepszy apetyt, lepiej się czują, nie są tacy zamuleni i tak dalej. Tu nie chodzi, żeby skręcić 40 minut, może skręcić nawet 15 intensywne, żeby ten organizm po prostu rozruszać. Więc to wszystko zależy od tego, tak? Jeżeli zawodnik robi 15-20 tysięcy kroków dziennie, i do tego waga mu nie idzie, podwyższając kalorie, no to kardio też będzie bez sensu, bo jego serducho i tak super pracuje, bo cały czas chodzi, rusza się, tak? Więc to uważam jest kwestia indywidualna. Ja osobiście robię kardio na masie, ale tak naprawdę patrzę na swoją sylwetkę, na swój organizm i jeżeli czuję, że na przykład jem już dużo, więcej nie za bardzo bym chciał jeść, mam taką aktywność, jaka jest dosyć spora, tak? No to te kardio po prostu w pewnych okresach wyrzucam. Nie? Patrzę na swoją sylwetkę, organizm, jak się czuję. To patrzę tutaj indywidualnie na ten temat. Okej, dobra. No i teraz kwestia środków na masie. Czy uważasz, że masa to jest taki moment, w którym te środki powinny być raczej wyżej, czy zdecydowanie niżej i nie jest to czas na to, żeby windować anabolizm, że tak powiem? Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem jakimś, nie wiadomo jakich, wiesz, dawek i szukania w towarze cudownej pigułki na progres, tak? Bo niektórzy tutaj naprawdę no, przesadzają w różnych okresach. Jeżeli chodzi o okres masy, uważam, że podstawowe środki jak testosteron, NPP, jeżeli ktoś ma pieniądze GH połączone z insuliną, tak? W nie wszystkich przypadkach, bo to też jest no, mens fizik, po prostu to nie potrzeba czasami w ogóle takich środków, tak? Jak widzę, jak zawodnicy są na 6 środkach w mens fizik, czy, no to dojdziemy do tematu redukcji, teraz nie będę tego zaczynał, no to uważam, że jest to w wielu przypadkach niepotrzebne i wręcz w drugą stronę działa, nie w kwestii progresu. Wiadomo, im wyżej środki w okresie masowym, tym wyżej też skutki uboczne pewnego rodzaju. Też szczególnie jeżeli ktoś nadużywa środków typu orale, typu cokolwiek, co wpływa na układ trawienny. Kalorie są wyżej i organizm tego nie przerobi po prostu, nie? Więc uważam, że okres masy jest taki, że jeżeli zawodnik przede wszystkim uważam, że okres masy to jest okres, w którym zawodnik powinien cały czas trzymać względną twardość sylwetki, dobry BF, dobrą jakość, no bo jest zawodnikiem. On nie może moim zdaniem przechodzić pewnych etapów. No jest, albo jesteś sportowcem, albo bawisz się po prostu w to i po zawodach idziesz sobie w cuk. No po prostu to wiesz o co chodzi, nie? Jasne. Więc uważam, że w okresie masy to też zależy od przypadku, od tego ile mamy czasu i tak dalej, ale osobiście nie jestem za tym, żeby windować w górę towar w okresie masowym, w ogóle w żadnym okresie. Dobrze. Teraz dochodzimy do takiego momentu, w którym mamy przejście z okresu masy na okres właśnie tego prepa mistycznego przed zawody.
Już nie będę na razie jakby poruszał dokładnie prepa, bo o to zaraz zapytam, natomiast chodzi mi o ten bezpośredni okres przed. Czy jesteś za tym, żeby przed takim okresem właśnie prepa, w którym wiemy, że będziemy mieli, wiesz, no jakby no ogień ten taki prawdziwy trzeba w sobie obudzić, zrobić jakiś okres roztrenowania, czy lepiej, czy wolisz, żeby wchodzić właśnie w okres prepa z takiego, że tak powiem, sztosu w sztos? To rozwinę to potem, ale to zależy tak naprawdę, ile mamy też tygodni do zawodów i przede wszystkim jak zawodnik przepracował dany okres masowy, jaki ma BF i tak dalej, bo jeżeli zawodnik przepracował go naprawdę z serduchem, tak jak miało być, nie, no to jest zmęczony, no nie ukrywajmy, on będzie zajebany po okresie masy pełnym, załóżmy 15-16 tygodniowym, nawet jeżeli w środku były jakieś luźniejsze bloki treningowe, deloady, czy dawanie luzu organizmowi, on i tak musi być zmęczony, bo no inaczej no to się opieprzał po prostu, tak, w okresie masy. Więc to zależy, jeżeli załóżmy, umówmy się, planowanie przygotowań do startu to nie powinno być u trenera, załóżmy, prepa zaczynam tu i tu, tylko powinno być od momentu zejścia ze sceny. Już gdzieś tam w głowie masz jakiś tam przekrój. Wiadomo, zdarzają się choroby, jakieś zdarzenia losowe u zawodnika, no ale tak naprawdę wszystko powinno być zaplanowane z góry. Jeżeli mamy, załóżmy, 20 tygodni, 18 tygodni do zawodów i kończymy okres masowy, no to uważam, że jeżeli zawodnik jest zmęczony, to ten prep będzie, to będzie dupa, nie prep, bo on po prostu nie da rady wykonać, jego organizm przede wszystkim nie będzie reagował na moje założenia tak, jak ja bym tego chciał, bo będzie zmęczony, układ nerwowy będzie przemęczony, to też będą stany zapalne rosły, układ trawienny będzie gorzej pracował i tak dalej, więc ja uważam i szczerze przyznam, to teraz zrobiłem to pierwszy raz w życiu teraz na sobie, aż takie coś, zrobiłem 2 tygodnie wolnego od siłowni przed zaczęciem docelowych przygotowań po tym długim okresie masy, przyznam, że zadziałało to super, bo moja sylwetka, może wiadomo, po tych 2 tygodniach była bardziej troszeczkę miękka, zeszło mi nawet chyba z 4-5 kilo, ale to był glikogen i woda, bo widziałem to po sylwetce. To wracając teraz, ja po 12 dniach czuję się na treningu, lepiej chyba wyglądam, niż wyglądałem na tym okresie masy, gdzie czułem te zmęczenie i tak dalej, i tak dalej. I też uważam, że zrobienie przykładowo takiego 2-3-tygodniowego roztrenowania i danie sobie 12-10 tygodni, to jest głupota i będzie od razu w redukcję. Bo wiadomo, że na tym okresie roztrenowania też mniej jadłem, bo mi się tak nie chciało, jadłem 4 posiłki, jadłem zdrowo, ale po prostu wiesz, no nie patrzyłem, czy jem 2200 czy 3200, wiesz o co chodzi. Po prostu jadłem tak, jak chciałem. No i wchodzę w okres przygotowań i daję sobie te 17-18 tygodni i jakby zaczynam prepa od masy. Nie? Czyli jakby te 3-4 tygodnie znowu daje organizmowi na to, żeby więcej jeść, żeby się nakręcić, żeby nabić tą sylwetkę i potem dopiero patrzę w jakimś momencie, żeby zacząć te przygotowania i delikatnie zejść w dół, czy z kardio, czy z jedzeniem. Nie? Okej, okay, powiedz mi, jak, jeżeli chodzi o kwestie środków, robisz jakiś mostek bezpośrednio przed prepem, coś takiego kwestii odpoczynku, czy tutaj nie ma za wiele zmian? To znaczy uważam, że jeżeli ktoś nie trenuje, jeżeli ktoś już naprawdę na coś takiego się decyduje, jak roztrenowanie 2-3 tygodniowe na przykład, no to też bez sensu podawać takie same dawki, jak trenujemy, tak? No bo to nie ma sensu, ale robienie mostka typu schodzę na 3 tygodnie na samego teścia raz w tygodniu, no, też trochę mija się z celem po prostu. No. Tracimy trochę za dużo moim zdaniem wtedy. Wchodzimy w ten okres przede wszystkim bardzo mięscy i tak dalej i też no to zależy od organizmu, nie? Jeżeli ktoś mówi, dobrze pracuje okres masy, to 2 tygodnie roztrenowania, nawet jak będzie bił samego teścia raz w tygodniu, nic złego mu nie zrobią, jeżeli będzie w tym okresie trzymał dietę i naprawdę na masie ciężko pracował. Uważam, że to tylko da same benefity, bo wejdzie nakręcony i te 8 tygodni pierwsze prepa zrobi na takiej petardzie, że forma będzie wcześniej i potem jeszcze raz może sobie przykładowo zrobić tydzień luźniejszy, jeżeli tego organizm potrzebuje, nie? Powiedz mi, jak to jest u Ciebie z cięciem kalorii? Czy jesteś za tym, żeby zrobić drastyczne cięcie, czy bardzo spokojnie wchodzić w okres redukcji? Spokojnie, nie jestem za drastycznym cięciem, to często odbija się bardzo na samopoczuciu u zawodników i to czuć. Tak jak mówię, przede wszystkim zawodnik powinien kończyć okres masy w dobrym BF-ie względną twardością. Wtedy niepotrzebne są takie cięcia, wtedy organizm wszystko super pracuje i tak naprawdę no, ruchy uważam takie zbyt mocne w całym okresie prepa, jeżeli wszystko pracuje dobrze i zawodnik trzyma się planu, są po prostu trochę bez sensu, uważam. Dla organizmu każdy szok tak naprawdę spowoduje to, że to jest takie chybił trafił. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. Tak jak dojdziemy później do tych tematów peak weeków, bliżej zawodów, no to na pewno te chybił trafił będzie coraz bardziej poruszane, bo to jest u nas w branży nagminne, nie chybił trafił. Dobrze, teraz tak, pytanie techniczne. Ile średnio tygodni sobie zakładasz na takie przygotowania zawodnika? Pytam średnio, bo założyliśmy oczywiście, że mamy zawodnika, który startował rok temu, macie rok na to, żeby sobie wszystko oczywiście wyliczyć. On się oczywiście trzymał planu, bo nie zakładamy, że mamy jakiegoś zawodnika, który zawodnikiem tak naprawdę nie jest.
I mamy teraz jakieś tam założenia, więc ile ty lubisz sobie założyć właśnie tygodni na to, żeby tą formę przygotować? Wcześniej, jak robiłem przygotowania i swoje, i na przykład zawodników dawałem troszeczkę dużo wcześniej, mówię, to też doświadczenie mnie tego nauczyło, że widziałem, że te 10-14 tygodni to jest za mało. Szczególnie jeżeli zawodnik właśnie troszeczkę tam pofolguje sobie w końcówce. Więc uważam, że taki optymalny czas przygotowań to jest takie 16-20 tygodni. Ja nie mówię, że to ma być tak, że 20 tygodni przed startem, czy tam 18, już zaczynamy deficyt, już kardio w górę i ciśniemy. Nie, chodzi o taki cały ogół nakreślony tak, żeby na te 12-14 tygodni organizm pracował już zajebiście, BF był naprawdę dosyć fajny i żebyśmy nie musieli potem na 2 tygodnie przed zawodami, czy 3 tygodnie przed zawodami schodzić na jakiś rzędu 30 gram ryżu, 3 godziny kardio i tak naprawdę katowanie zawodnika, gdzie on już jest przemęczony tak naprawdę po całym prepie, nie, i powinien gdzieś tam odpocząć. Okay. Zawsze ten czas jest tutaj moim zdaniem istotny i zawsze lepiej dać więcej czasu zawodnikowi, bo w końcówce można zrobić refit, można dać mu nawet zrobić 4 dni wolnego od siłowni, jeżeli tego potrzebuje, a jeżeli damy za mało czasu i termin nas goni, no to umówmy się, to nie wpływa dobrze na wszystko, a przede wszystkim też na głowę zawodnika. Głowa jest kluczem. Jeżeli zawodnik nie widzi na 3 tygodnie docelowej formy, nie widzi tego, bo jest miękki, przemęczony, no to będzie ryło mu to głowę. I jak głowa nie pracuje, no to nic nie pracuje. Jasne. Powiedz mi, jak to jest u Ciebie w kwestii aktywność kontra jedzenie, czyli czy wolisz dać więcej aktywności i więcej jedzenia, czy odwrotnie? Nie, no zdecydowanie kluczem, że każdy by chciał jeść jak najwięcej na redukcji i zrobić formę, więc jakby moim takim priorytetem przygotowań każdego zawodnika jest go tak poprowadzić, żeby mimo wszystko jadł jak najwięcej. Aktywność, no to wiadomo, że jak będzie mała aktywność, no to nie może być dużego jedzenia, tak, na redukcji. No musi być ten przepał, przede wszystkim musi być trening. Trening musi być ciężki, musi być zrobiony, każda seria, tak jakby była tą ostatnią, czucie, tempo, wszystko na 100%, plus ten NEAT, ewentualnie cardio i wiadomo, że więcej wtedy jedzenia będzie lepiej, sylwetka będzie pełniejsza, on się będzie lepiej czuł. Tak naprawdę, wiesz, zawodnik, który je na redukcji 500 gram węglowodanów, czy 450, no to on nie powinien jakoś specjalnie odczuć tej redukcji. Wiadomo, że on będzie głodny, bo to jest normalne, że apetyt się nakręca, organizm się nakręca i tak dalej, ale umówmy się, no mając tyle kalorii, możesz tak kombinować w kuchni, że no to tylko, wiesz, no to nie da się tak naprawdę być, o Jezu, ale ciężki prep, nie? Więc to też kluczem jest do tego, żeby jeść mimo wszystko jak najwięcej, nie? Jasne. Ale no są przypadki, że kręcisz dużo i trzeba czasami zejść, tak? No to zależy od organizmu. No jeżeli, ale zauważyłem u siebie w swoich zawodnikach to, że jeżeli zawodnik naprawdę ciężko zapieprza na treningach, ja to wiem, bo byłem z nim na treningu, widziałem, jak na przykład potrafi zaangażować daną grupę mięśniową do pracy i tak dalej, to zazwyczaj tacy zawodnicy u mnie nie schodzą na redukcji poniżej 400 gram węglowodanów nawet w Men's Physique i robią super formy, nie? Gdzieś tam mówię o takich etapach do 2 tygodni przed, potem no to już tam w końcówce trzeba czasami zejść troszeczkę niżej, nawet żeby przed ładowaniem lepiej to wyszło, nie? Okej. Powiedz mi, jak w takim razie ten trening sobie wyobrażasz w okresie redukcyjnym, bo wiesz, są różne szkoły, część osób robi tak, że w trakcie jakby trwania deficytu kalorycznego, w związku z tym, że teoretycznie ta regeneracja jest coraz słabsza, obcina tej objętości albo nawet zmniejsza intensywność nieraz, a niektórzy są za tym, żeby właśnie objętość mocno windować, dodawać dropsety, rest pauzy, różnego rodzaju intensyfikacje. Jak u Ciebie to wygląda? No u mnie to wygląda tak, że najważniejsze na redukcji jest to, czy przesadzisz z rozwalaniem układu nerwowego, czy nie. Jeżeli układ nerwowy już jest za bardzo naruszony, no to 3 dni, 4 dni wolnego od treningu to tego nie ogarną po prostu. To już jest większy problem. A wiadomo, że jeżeli jesteś 10 tygodni na prepie, na deficycie, to cały czas ten układ nerwowy jest troszkę bardziej stymulowany, wchodzą jakieś spalacze, tak? Każda z tych rzeczy, czy więcej kardio, każda z tych rzeczy pogłębia troszeczkę zmęczenie układu nerwowego. Jeżeli w końcówce dowalimy zawodnika dropsetami, seriami łączonymi, zwiększaniem chorej objętości, no to umówmy się, ten układ nerwowy dostanie jeszcze bardziej po dupie, nie? Więc to też zależy w sumie od zawodnika, bo jeżeli wiem, że zawodnik zajebiście trenuje, no to wiesz, sam to wiesz, że kiedyś jak robiłeś plecy, waliłeś 8 serii pewnie po 40 serii, 8 ćwiczeń, a teraz po 3 ćwiczeniach na plecy jesteś w stanie wyjść z treningu i on jest tak ten najszerszy, zdewastowany, że no więcej nie zrobisz. Więc to też zależy głównie od tego, ale jak rozmawiamy o zawodniku, który no naprawdę to robi, no to uważam, że wchodzenie w wyższą objętość i przede wszystkim dokładanie takich dropsetów jest troszeczkę no niepotrzebne. No, bez sensu totalnie. Niszczy układ nerwowy i potem no zawodnik na pikwiku w ogóle nie będzie reagował, będzie mokry, będzie zmęczony. Często zawodnicy po prostu są mięscy, mokrzy, nie dlatego, że nie mają formy, tylko dlatego, że są zajebani. I na to już nic nie poradzisz, nie?
Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię właśnie takiej aktywności dodatkowej, wolisz, żeby to było kardio takie statyczne, normalnie klasyczne, na rowerku, bieżni, na przykład jakiś szybki marsz w terenie czy coś takiego, bardziej aktywność typu HIIT, czy też, nie wiem, teraz tak bardzo też popularne stało się liczenie kroków na przykład? Nie, przyznam, kroków nie liczę. Nie, rzadko patrzę na to po prostu, bo moja aktywność dzienna jest bardzo podobna, nie? Więc jakby to są wyjścia z psem. Jak mi się chce iść na spacer godzinę z nim, to sobie idę godzinę. Jak czuję, że jestem zmęczony, to idę na 15 minut i tyle. Ale jeżeli chodzi o taką aktywność w ciągu dnia, no to cardio to jest dla mnie taka podstawa, tak? Tutaj, ale bardzo dobrze działa interwał też w niektórych etapach właśnie prepa, szczególnie na dopalenie tego tłuszczu opornego. Jest to ciężkie, ale sprawdza się. U mnie naprawdę zdało to egzamin. W momencie, kiedy byłem już, można powiedzieć, prawie dopalony, ale gdzieś tam te boczki jeszcze się działy, bo zawsze miałem problem z tymi boczkami. Zawsze miałem problem taki, że byłem ładnie docięty, wszystko było petarda, ale gdzieś przed sceną jeszcze kiedyś na przykład widziałem, że ten boczek jest, mogę się złapać, no ryło mi to głowę. Wiadomo, że nawet jeżeli coś się rozlało po pikwiku, no to po pierwsze może to być źle przeprowadzony pikwik, ale po drugie, jeżeli nie ma tłuszczu, no to się nie rozleje. Tak, w większości przypadków. Jeżeli jest tłuszcz, no to on łapie wodę tam, gdzie ten. No więc, więc te interwały też robią naprawdę bardzo, bardzo fajną robotę. Są ciężkie w niektórych etapach, jeżeli robimy je w końcówce, ale są krótkie też. Więc szczerze powiem tak, bilans zysków i strat jest taki. Jeżeli miałbym w końcówce zawodnikowi dać drugie cardio 40 minut, a dałbym mu interwał, który trwa 8 minut, ale rano załóżmy zrobi te cardio, nie? Chodzi o drugą jednostkę, to mimo wszystko wybrałbym ten krótszy interwał, bo zauważyłem i u siebie, i u większości zawodników, że mimo wszystko dużo lepiej psychicznie reagują też na ten interwał, bo jest to krótka sesja, męcząca, wiesz, że dałeś siebie wszystko, to też fajnie wydziela z ciebie takie, wiesz, dałem radę, a nie tak zajeżdża jak te cardio drugie 40 minut, nudne, po prostu już męczące bardziej łeb, nie? No a jak mogę sobie zapytać, jak sobie wyobrażałbyś, żeby zawodnik zrobił taki interwał porządny? Ja robiłem go w formule takiej 5 minut, ja robiłem ogólnie ten interwał na schodach, no więc to było naprawdę dosyć ciężko to szło. 5 minut robiłem w tempie cardio, 20 sekund lub 15 tempo max, czyli po prostu takie no ciężej nie mogę i 45 sekund tempo większe od cardio, ale nie jest to tempo maksymalne. I takich interwałów robisz od 5 w górę, zwiększasz sobie z tygodnia do tydzień. Chodzi mi o te 15-45, 15-45, no i potem 5 minut już luźnego rozchodzenia lub nawet nie po interwale, więc no trwa to 5 minut plus 15-45 razy 6, załóżmy to jest 11 minut, nie? Maksymalnie. Tak bym sobie to wyobrażał. Bardzo dobrze to na mnie działało. Okej, okay, dobra. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda dieta na redukcji? Czy te proporcje białek, węglowodanów, tłuszczy się zmieniają? Wolisz, nie wiem, podnosić białko w okresie masowym na zasadzie, nie wiem, obrony przed katabolizmem mięśniowym, czy raczej starasz się, żeby po prostu to białko było zachowane w takiej ilości, jakie jest? O redukcji teraz, tak mówimy? Tak, oczywiście, co raz o przygotowaniu do zawodu. Już teraz jest prep. Tak samo uważam, że windowanie białka w górę, ja trzymam białko na podobnym poziomie. Jakby uważam, że windowanie białka w górę na redukcji zrobi to samo, co na masie, czyli będzie dawać problemy z kichami. Wiadomo, że w końcówce wchodzą środki, które mogą w jakiś sposób ten układ trawienny obciążać, tak? No i trzeba zrobić wszystko do tego momentu, moim zdaniem, żeby te kichy współpracowały jak najlepiej, żeby w końcówce nawet te środki wykorzystać, a nie żeby one robiły problemy i żeby zawodnik siedział po 8 razy na kiblu, nie? Bo wiele razy tak to się zdarza, nie? Więc w ten sposób. Powiedz mi, jak to jest u Ciebie z cheat mealami na redukcji w okresie prepa oraz refitami? W co idziesz bardziej? Czy bardziej właśnie kwestia takich cheat meali kontrolowanych, czy też bardziej wolisz, żeby założyć komuś dokładnie, ile ma zjeść, czego ma zjeść i w określony na przykład dzień i tak dalej, czyli po prostu iść w kierunku refitu? Powiem szczerze, ja uważam, że zawodnik przed ładowaniem już powinien ten organizm być troszeczkę nauczony pewnych schematów, wtedy moim zdaniem nie będzie pomyłki. Ja z większością zawodników robię coś takiego, że od początku, jak kiedy widzę moment, że powinniśmy przeprowadzić refit, to robię go na przykład w wersji takiej, jakbyśmy robili plus minus ładowanie, nie? Oczywiście wyliczam mu całą kalorykę. Jeżeli uważam, że powinien, dostaję burgera, ale dostaję załóżmy zawsze taką samą ilość tego dodatkowego posiłku, nie? Więc jakby cheat meale na redukcji takie, że idzie, przygotowuje się zawodnik do zawodów, ma ileś tam tygodni, on idzie i wpierdala dwie pizze. Uważam, że to jest w ogóle bezsens. Jakby nie widzę w tym żadnych plusów. Jakby oczywiście może ta leptyna się pobudzić, bla, 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 ale mimo wszystko no, walisz bombę sodu, syfu,
która przez tydzień tak naprawdę będzie siedziała mu na kichach i to nie da tego benefitu. Więc jestem zdecydowanie zwolennikiem refeedów, planowanych refeedów, takich, żeby też potem przeprowadzając ładowanie, jak dojdziemy do peak weeku, to też trochę o tym powiem, no to jakby organizm już wiedział, z czym to się je i ten schemat jako tako znał, nie? Dobra. Okej, mówisz, że przejdziemy do peak weeku. Mam teraz taką sekcję, którą nazwałem bardzo ładnie ostatnie szlify, więc zakładamy, że jesteśmy na tydzień przed zawodami, tydzień wcześniej, no różnie tam ludzie zaczynają. Mamy formę, która jest satysfakcjonująca, czyli nie ma już nic do dopalenia, jest naprawdę, no sztos generalnie, jest nic tylko robić magię końcową. Jest najlepiej, teraz, jak może być. Właśnie, dokładnie. Zakładamy idealną sytuację. I teraz tak, ile wcześniej rozpoczynasz cały ten proces robienia tej diurezy, ewentualnie zmieniania różnego rodzaju, wiesz, kwestii takich manipulacji minerałami, wodą i tak dalej? Zacznę od tego, że dla mnie peak week to nie powinno być, tak jak dla większości osób, odwodnienie, bo większość osób przed peak weekiem ma coś takiego, Boże, jeszcze peak week. Dla mnie peak week to jest, powinien być odpoczynek dla organizmu. Wrócenie do tego, żeby to ciało nie było zmęczone. Wtedy od razu złapie twardość i tak dalej. Jeżeli nasze ciało, a umówmy się, nasze ciało po iluś tam tygodniach prepa jest zmęczone, no nie ma szans. Jeżeli peak weekiem jeszcze go dowalimy, no to w większości przypadków wychodzi to tak, że zawodnik po takim peak weeku wygląda dużo gorzej niż wyglądał na 3 tygodnie przed zawodami. Tutaj wchodzą oczywiście dawki diuretyków, właśnie to, co mówisz, sól, potas i tak dalej, elektrolitami, zabawa wodą i tak dalej, tak? Większość tutaj osób zdecydowanie przesadza z ilością diuretyków, ale to też może, jak oglądam niektóre peak weeki po prostu od zawodników, którzy do mnie przychodzą, to jakby wydaje mi się, że fizjologia organizmu w ogóle nie jest znana. No jakby nie, jak może zawodnik, załóżmy, wyjść twardy, jeżeli z dnia na dzień ma zwiększane diuretyki, do tego z dnia na dzień ma zmniejszaną sól i wodę i on ostatniego dnia ma maksymalną dawkę diuretyków, nie pije i nie soli. Jak on może wstać, jak on może wyglądać dobrze? No to jest w ogóle nierealne. I potem taki zawodnik idzie po starcie, nawpieprza się pizzy i mówi, kurna, nie byłem doładowany. No jak nie byłeś doładowany? Ty mogłeś zjeść 1 000 000 węglowodanów i z takim podejściem do diuretyków i wody i soli nic by to nie dało, oprócz wywalonego brzucha twojego po prostu. Więc taki zawodnik idąc po starcie po prostu je sól i do tego na pewno pije piwo, wodę i tak dalej i nagle wychodzi mu żyły, wszystko, no bo dostarczył wodę i sól i tyle. Więc jakby dla mnie to było, powinno być takie odżywienie organizmu, ten peak week, tak? Czyli jeżeli mamy taką, jak ty mówisz, idealną sytuację, to tak naprawdę to już zależy przypadki indywidualne. Jeżeli mam zawodnika, z którym robię 5 startów, no to już ten schemat z nim gdzieś tam plus minus znam. Wiadomo, że każdy peak week, każdy prep jest inny, nawet z zawodnikiem tym samym, bo on też ma inne życie, nie wiem, tu nawet głupie rzeczy, tak? Tu choroba, tu nie wiem, nawet jak się pokłóci z kobietą na 2 tygodnie, to też może to wpłynąć na prepa i ten prep nie będzie taki sam, nie? Ale tak jak mówię, no peak week to powinien być odpoczynek dla organizmu i odżywienie go, żeby to ciało łapało tą twardość, łapało świeżość i przede wszystkim, żeby zawodnik w dniu zawodów czuł się świeży i chciał wyjść i rozjebać te zawody. A większość przypadków jest takich, jak widzę tych zawodników na backstage'u, to oni myślą tylko o tym, żeby pójść już na pizzę. Kurna, człowieku, no robisz 15 tygodni tylko po to, żeby tego dnia wyglądać super i jarać się tym. Inaczej po co to robisz? Po prostu, nie? Jeżeli jesteś wymęczony, większość to nie jest wina zawodników, ale w większości przypadków, ale po prostu, no, jeżeli zawodnik w dniu zawodów jest totalnie wymęczony, wyjałowiony, nie ma siły totalnie, jego mięśnie nie reagują, no to nie wyjdzie, nie? A powiedz mi w takim razie, jakbyś, powiedzmy, że masz zawodnika, który jest u ciebie po raz pierwszy, no bo to też wiadomo, że wtedy musisz jakieś po prostu założenia założyć. I czy mógłbyś opisać mniej więcej, jak byś ugryzł w takim wypadku właśnie takiego pika, czyli ile wcześniej byś zaczął, od czego byś zaczął, mniej więcej. Ja tutaj nie mówię oczywiście o podawaniu dawek diuretyków, takich rzeczy, bo to są rzeczy tak indywidualne, że szkoda o takich rzeczach mówić. Natomiast chodzi mi ogólnie o taki zarys, wiesz, czyli na przykład, nie wiem, ile wcześniej zwiększamy wodę, o ile ją obcinamy, czy ją obcinamy, o ile wcześniej zwiększamy sód, czy bawimy się potasem, czy nie bawimy się, co wiesz, z magnezem, jak z ładowaniem, czy wolisz właśnie ładować czysto, czy też na przykład idziesz w takie bardziej brudne produkty? Przede wszystkim już zaczynam takie rzeczy jak sól i woda na 2-3 tygodnie przed zawodami. Już wtedy normuję tą ilość wody i soli u zawodnika, po to, żeby dochodząc do peak weeka, już tak naprawdę ten organizm, wiesz, wszystko wiedział i już ta woda jest uregulowana. Nie ma czegoś, bo to czasami jest tak, że zawodnik sobie pije, je, pije soli ile chce i nagle trener mu mówi tydzień przed startem, dobra, zwiększamy sól na 20 gram. Nie wiedząc, ile on solił. Jak można zrobić
To no, nie da się zrobić schematem tego, bo jeden zawodnik z doświadczenia wiem i to był masa przypadków, że pytałem się 3 tygodnie przed zawodami czy tam wcześniej, ile ty solisz? On mówi, no 5 gram dziennie. A drugi mówi, no ja solę 25 gram dziennie. No to temu, co solił 25, już na 3 tygodnie zmniejszałem tą sól, bo uważałem, że to jest trochę chore, a ten, co solił 5, już mu troszeczkę podwyższałem, żeby zacząć mniej więcej, no nie z tego samego, no bo to nie da się wyrównać, ale żeby już ten organizm pracował tak, jak powinien. No i gdzieś tam wtedy na ten tydzień, 10 przed zawodami można tą wodę delikatnie podnieść i uważam, że dawki diuretyków to w ogóle powinny być, jeżeli oczywiście mamy tą formę, to w ogóle powinny być minimalne po prostu. I najmniej jak się da, tylko tyle, żeby dobrze tego zawodnika wyprowadzić swoim jakimś tam sposobem. O tym już też nie chcę mówić dokładnie, o tym, o dawkach, tak jak jasne. Mówiłeś. Dodać po prostu trochę ziółek, takich jakichś moczopędnych, troszeczkę podnieść wodę, bardzo małe ilości Spiro na przykład dodać, czy jakiegoś tam innego diuretyku, zależy kto tam sobie czym się bawi, ja już w to nie wnikam, ale zauważyłem, że większość innych diuretyków po prostu jest za mocna dla większości zawodników, jeżeli rozmawiamy o zawodnikach men's physique, nie? To większość zawodników men's physique nie ma masy mięśniowej na to, żeby pierdolnąć sobie tabletkę tiaroidu dzień przed startem. Na przykład, jeżeli nie zrobić wszystkiego odpowiednio wcześniej, bo rano wstają i trochę jest ich za mało, nie? Paradoksalnie chyba bym powiedział w drugą stronę, że większość właśnie zawodników ciężkich nie może sobie pozwolić na tabletkę tiaroidu, bo to jest niemożliwe do naładowania. Tak, no oczywiście, że tak. No, więc jakby tym, no ja też się z tym zgadzam. Ja jestem zwolennikiem bardzo małych dawek diuretyków lub naprawdę minimalnych, delikatnego podnoszenia wody i całej kontroli tego wszystkiego. Nie, żadnych szoków, nie, że nagle 20 gram soli, potem ścinamy na 3 gramy soli. Wiesz, tak jak mówię, już wcześniej zaczynamy to wszystko uregulowywać. Jeżeli chodzi o ładowanie, to tak naprawdę mówię, zależy od zawodnika, zależy ile jadł wcześniej. Jeżeli schodzi 400 gram węglowodanów, możemy troszkę mu podciąć w końcówce zależności, jak wygląda. Ja powiem ci, mój pikwik z zawodnikami jako trenera wygląda w ten sposób, że na 10 dni przed zawodami przechodzimy ze współpracy z maila na WhatsApp i zawodnik wysyła mi codziennie rano raport, 2 razy, zdjęcia na czczo, zdjęcia po treningu, nie? I ja jakby wytyszę na kolejny dzień, piszę mu wieczorem, każdego dnia, wiadomo, tam 2 dni do przodu mu dam, żeby nie musiał się stresować, ale nie rozumiem za bardzo, jak można rozpisać pikwik na 10 dni do przodu. Jak dostaje ktoś od trenera i na przykład mamy kontakt co 3 dni na pikwiku. Dla mnie to jest jakieś nierealne. Możesz mieć schemat, możesz mieć doświadczenie, znać zawodnika, ale w każdym dniu on może zareagować inaczej. Po prostu. I nagle w stanie wygląda tak, a nie inaczej. I ty musisz reagować i troszeczkę coś zmienić. Tak? Może to ładowanie opóźnić, może przyspieszyć, może dodać więcej węglowodanów, może mniej, soli i tak dalej. No ja jestem taki trochę obsesyjny na tym punkcie, więc bardzo lubię kminić te końcówki i po prostu czasami to gdzieś tam się odcinam z życia i gdzieś ciągle mam w głowie tylko ilość soli, wody, węglowodanów i wszystkiego, szczególnie jak na przykład na jeden termin jest 8 czy 10 zawodników, no to łeb paruje. Okej, czyli do samego końca rozumiem, solisz do samego końca rozumiem, pijesz wodę. Tak. I to samo twoi zawodnicy. Tak, wiesz, w dniu zawodów oczywiście ta woda może być ograniczona, no musi być ograniczona, tak? I te solo, z solą też są różne manewry, tak? No nie będę tutaj wszystkiego mówił, ale tak jak mówię, na pewno nie odstawiam wody wcześniej, na pewno nie odstawiam soli wcześniej. Jeżeli chodzi o ładowanie, bo chyba jeszcze na to tylko nie odpowiedziałem, czystość ładowania, no to ładuję ja i moi zawodnicy tym, co jedli całego prepa, po prostu. Po prostu są to inne dawki, dodatki cukrów prostych typu, nie wiem, ananas, banan, dżem, nie żadnych wymyślnych pierdół, jakiś żelek, drożdżówek czy czegoś. Nie stosuję czegokolwiek, co wiem, że może zaburzyć ten proces. Przykładowo, nie wiem, będzie miał wzdęcie, tak? Czy coś. A jeżeli chodzi o ładowanie syfem, to stosuję, jeżeli widzę, że zawodnik tego potrzebuje, ale to też jest coś rzędu mały burger z małymi frytkami, coś takakiego delikatnego, nie jakieś tam 3 pizze czy coś. Ja uważam, że sekcja brzucha to jest podstawa kategorii men's physique, bikini, classic physique i często to widać na scenie, że zawodnicy są przeładowani, ich brzuchy po prostu żyją własnym życiem, do tego dochodzi jakieś ładowanie insuliną u nich. Nie wnikam w kulturystykę ciężką, ale nie rozumiem, jak można naładować zawodnika insuliną do men's physique. Ja tego nie rozumiem i dla mnie to jest po prostu trochę głupie. Powiedz mi właśnie, bo poruszyłeś taką bardzo ważną kwestię, dzień startu. Jak sobie u ciebie, inaczej, jak u ciebie wygląda kwestia właśnie jedzenia w dzień startu? Wiadomo, różnie ta męska sylwetka wychodzi. Wcześniej było tak, że mówiąc tutaj o na przykład NPC, że ona wychodziła zawsze wcześniej. Teraz przenieśli to, jest to tak, że wychodzą chłopaki dużo, dużo później. Więc jakbyś mógł opisać dwie takie sytuacje, dobra? Czyli powiedzmy, że męska startuje jako pierwsza, czyli powiedzmy gdzieś koło na przykład godziny 11.
I męska startuje jako ostatnia, czyli godzina 20-21, powiedzmy. No, jakbyś dwie takie sytuacje ugryzł. Trochę właśnie moja głowa to przekminiała długo, bo właśnie zawsze było tak, że zawodnicy Men's Physique startowali pierwsi. Od tego roku wszyscy startują jako ostatni, więc jakby cały ten pikwik, znaczy no może nie cały, bo jeżeli jest on robiony, tak jak powiedziałem, to nie jest to jakieś mocne wywrócenie do góry nogami, ale mimo wszystko uważam, że lepiej startować, fajniej startować ta 12-13, czyli być już naładowanym wieczorem, przyciąć sobie wodę, rano sobie wstać, zjeść sobie nawet jakieś jajka, bardzo delikatnie je posolić, potem zjeść jakiś duży posiłek, duży lub nie, zależy to tak naprawdę od zawodnika, od jego sekcji brzucha, jak się czuje i tak dalej, zjeść jakiś sobie większy posiłek węglowodanowy z dodatkiem już większej ilości cukrów prostych i nie jeść. Czekać sobie, wyluzować, jeżeli potrzebujesz, zjeść sobie wafla i tak dalej. Przyznam szczerze, muszę to powiedzieć, ja osobiście nie rozumiem tego, jak zawodnicy godzinę przed sceną wpierdalają po trzy muffinki na przykład. To powiem ci szczerze, niech mi ktoś powie, co to da, co da taki zabieg. Zjedzenia na pół godziny przed startem trzech muffinek zawodnikowi w Men's Physique. Oprócz tego, że po prostu tego nie strawi i będzie miał wyjebany brzuch. No, ja nie mogę znaleźć po prostu tutaj na to jakieś odpowiedzi. Myślałem dużo i nawet jednej rzeczy nie mogę znaleźć, po co to jest robione, nie? W tym wypadku. Więc, a jeżeli start jest wieczorem, no to po prostu wstajemy i jemy. Kolejny dzień ładowania, tylko po prostu, no, każdy jest inny, tak? Ale gdzieś tam załóżmy start jest o 21, no to gdzieś tą wodę, no musimy pić, nie? To często moi zawodnicy pili nawet po 3-4 litry w ten dzień zawodów. A byli zawodnicy, co pili 1,5-3 litry. To wszystko zależało od tego, jak wiedziałem, jak to wyjdzie. Ale mówię, normalne posiłki gdzieś tam do godziny 17, tak jak jad na ładowaniu. No i potem już po prostu przycinka jedzenia, przycinka wody, żeby po prostu właśnie ten brzuszek był jak najbardziej pusty i dojadanie po prostu. Jeżeli potrzeba, bo widzę, że się robi za bardzo płaski, miękki czy coś, no to niech sobie daje trochę węglowodanów, może trochę soli, może trochę dopije. No tutaj jak jestem z zawodnikiem na zawodach, to jest to fajne. No. A jak nie, no to też mi wysyłają zdjęcia co godzinę i reagujemy na bieżąco. Jasne. Ale żadnych też dziwnych manewrów. Powiedz mi, teraz taka jest sytuacja, wiadomo jak to jest na zawodach MPC. Zazwyczaj jest tak, że robimy dzień wcześniej ten regional i dopiero później, następnego dnia startujemy w zawodach, powiedzmy, docelowych. Jakbyś ugryzł właśnie taką sytuację, w której zawodnik startuje dwa dni z rzędu, wiadomo, zazwyczaj ten drugi dzień jest ważniejszy, ale no trzeba to jakoś jednak ugryźć, żeby to miało ręce i nogi w oba dni, no bo przecież nikt nie wyjdzie nabity wodą czy coś w dzień pierwszy, tylko żeby wyjść, nie? No, przykład Karola Rogaczewskiego, który w sobotę i w niedzielę oba overale zgarnął. Patryk Walczuk też był bardzo blisko tego, wygrał overola w sobotę. W niedzielę przegrał w swojej kategorii tylko ze zwycięzcą overola potem. Drugi raz mu się to przydarzyło. W sumie każdy mój zawodnik startuje sobota, niedziela, bo jest to po prostu fajne też dla zawodnika, żeby poczuł tą scenę, nie? Oczywiście. Większość ma problem z tym, że się szykują. Oczywiście to jest kwestia najważniejsza tutaj, której może dojdziemy do tego tematu. To jest kwestia prezencji, pozowania, zwracania jako trener uwagi na to, jak zawodnik w ogóle każdy krok na scenie postawi, bo to jest tak naprawdę ocena zawodnika. Ja mogę się produkować, być, wiesz, najlepszym trenerem na świecie, który wygrywa wszystkie olimpia, jak zawodnik wyjdzie, nie pozował, nie umie, ale to wtedy nie jestem dobrym trenerem, uważam. Po prostu, jeżeli mój zawodnik wychodzi na scenę i nie umie w ogóle pozować, to ja nie jestem trenerem dobrym, bo ja jakby patrzę na niego co tydzień w raportach, każę mu wysyłać co dwa razy w tygodniu filmiki z pozowania, wszystkie zdjęcia w pozach i tak dalej. Jeżeli on wychodzi na scenę i nie umie totalnie pozować, no to biorę to na siebie, tak? Albo na stres, bo tak bywało, że no powiem ci, że zawodnicy bardzo źle reagowali właśnie na stres i no i nie poznawałem ich i powiem ci, że wiele razy z doświadczenia wiem, że jak mnie nie ma tam pod sceną, bo nie wiem, wiele osób to widzi pewnie, że ja trochę z zawodnikami jakbym słuchawkę mieli w uszach i po prostu cały czas tylko oni przyjeżdżają do mnie na pozowanie, pozujemy, ja mówię, jak mają pozować i potem jak są na scenie, to te same, że podpowiadam im rzeczy i po prostu oni reagują, jakby mieli słuchawkę. Często jest tak, że jak mnie nie ma, to gdzieś ucieka i ta pewność siebie przede wszystkim ucieka, a jak ucieka pewność siebie na scenie, no to... To jest no dupa to zbita. Dobrze, no. Przepraszam, bo nie wiem, jakie było pierwsze te pytanie, bo chciałem na nie odpowiedzieć. Chodzi mi generalnie, wiesz co, o ugryzienie takiego tematu starty dwa dni z rzędu, nie? Dobra. No to powiem ci, że patrząc na to, że rozmawialiśmy o pikwiku, który jest powinien być przeprowadzony mądrze i bez żadnych szoków, no to zawodnik w sobotę, mimo że startuje w niedzielę, powinien wyglądać już zajebiście. No bo jeżeli nie wygląda w sobotę zajebiście, no to umówmy się, no przez noc, no to jeżeli w sobotę jest podlany wodą, no to musisz załadować go diurami.
A to też nie jest dobre, bo to jest chybił trafił. Więc no, oczywiście Karola nie szykowałem, czy takiego zawodnika, który załóżmy wiedziałem, że walczy o kartę, no to ten sobotni start to było przetarcie, ale no, nie pozwolę zawodnikowi, który już ma takie nazwisko, czy który walczy o kartę, wyjść bez formy na scenę, nie? Więc jakby na pewno nie jest to docelowe szykowanie, można to zawsze podkręcić i zawsze jest parę rzeczy, które gdzieś tam na ten drugi dzień można jeszcze zmienić, podkręcić i zrobić lepiej. Często jest też tak i to też szczególnie właśnie, bo ja bardzo wchodzę w mentalność zawodników, bardzo dużo z nimi rozmawiam na ten temat, bo to tutaj tak naprawdę siedzi często to, co oni na tej scenie pokażą, czy to, co myślą. Wiesz dobrze, jak zawodnicy, czy nawet nie ryją sobie głowę, nawet osoby, które robią, odchudzają się tylko dla siebie, jak mają zryte głowy, a co dopiero zawodnicy, którzy, wiesz, stresują się tym startem, chcą wypaść jak najlepiej, zależy im. No to często jest tak, że mam takiego zawodnika właśnie, nie będę tutaj mówił, który bardzo często gas na scenie właśnie, wiesz, w ten sposób. Więc ja powiedziałem mu, na sobotę szykujemy petardę, mimo że docelowa jest niedziela, bo wiem, że jeżeli ty w sobotę odniesiesz swój sukces, to głowa cię tak puści, że co byśmy nie zrobili na niedzielę, to i tak będzie lepiej. I tak było, nie? W sobotę akurat wyszedł, zdobył tam chyba 3-4 medale. No i na niedzielę to nie trzeba było za dużo robić, zrobiliśmy po prostu kolejny dzień jakby ładowania i wyszło super. Okej, okay, dobra, czyli można powiedzieć, że no jakby schemat się nie zmienia, zmienia się tylko kwestia jakby tego startu docelowego, czyli starać się po prostu wszystko wycyrkulować tak, żeby to niedziela było tym dniem jakby takim najważniejszym i to jest jakby tak naprawdę jedyna manipulacja, czyli zawodnik schodzi w sobotę ze sceny, wszystko robicie dalej tak jakby miało być zrobione w niedzielę na start i tak. Tyle, i wychodzić w niedzielę, koniec kropka. To jest tak, że właśnie nawet na sobotę, jak taki zawodnik jak Karol, nie robię czegoś takiego, że ma ten posiłek przed startem zjeść tu i tu, tylko po prostu sobie je. Nie? I jeżeli powie mi, kurde, Oskar, słuchaj, czuję coś na brzuchu, to powiem, dobra, to nie jest. I tyle, nie? To jest po prostu kwestia tylko rozmowy z zawodnikiem, no bo to jest klucz tutaj, nie? I na pewno po zawodach sobotnich, jeżeli ma start w niedzielę, nie rano o 10, tylko załóżmy znowu 17-18, no to musi pić. Musi pić i solić, no bo inaczej to nie wyjdzie, nie? Jeżeli już był odwodniony i przestanie dalej pić, a jeszcze ma 20 godzin do startu, nie? No to wtedy moim zdaniem ta sylwetka swojej pełności i takiej jakości nie pokaże. Jasne, to jest w ogóle bardzo duży problem z zawodnikami, bo zawodnicy boją się solić i pić. To jest rzecz, którą też często bardzo zauważam, że jak często u jakimiś chłopakami współpracuję, którzy współpracowali wcześniej z trenerami, na przykład jakieś tam starsze troszeczkę, że tak powiem, daty i wiadomo jak to kiedyś było, że tą worę się rzeczywiście ucinało albo dużo wcześniej się robiło manipulacje różnego rodzaju, to strasznie się boją tego, nie? Boją się jednak picia, solenia, a jednak wiadomo, no zwłaszcza przy stosowaniu takich rzeczy jak diuretyki, jak gdzieś tam to stężenie soli będzie za niskie, zdecydowanie sodów w organizmie, no to też się robią jakby tutaj problemy. No i trzeba tego pilnować, no bo inaczej się naciągnie tej wody. Dobrze, teraz mamy start dzień po dniu, a teraz rzecz o wiele najczęściej dla wielu ludzi trudniejsza, czyli start tydzień po tygodniu. Co w takiej sytuacji? No powiem Ci, że tak właśnie udało mi się zdobyć kartę i powiem tutaj jeszcze, może chwilę tak opowiem. Startowałem w Rumunii i jakby czułem, że mam tam najlepszą formę w życiu. Doleciałem na miejsce i pierwsza noc, dzień przed weryfikacją, nie wiem, co mi się stało, nigdy czegoś takiego nie miałem, całą noc wymiotowałem i miałem rozwolnienie. Całą noc, dzień przed weryfikacją, dwa dni przed startem, wstałem rano z myślą, nie ma szans w ogóle, że wyjdę na scenę, bo no, nawet nie mogłem się podnieść z łóżka, jak zobaczyłem się w lustrze, no to wyglądałem jak z Auschwitz. Wyjechałem z wagą 92 kilo na zawody i to była moja najniższa waga w sezonie. I nie miałem rano wagi, na szczęście, może bym się przeraził. I wiesz, też wstajesz, nie wiesz jak ładować, no bo brzuch cię boli i tak dalej, powoli zacząłem jeść. Zjadłem te 600-700 gram glowodanów, poszedłem wieczorem na wagę na weryfikacji i w ubraniach ważyłem 88,8. Czyli mimo, że zjadłem 700 węgli, to od najniższego ważenia na całym prepie zeszło mi 3 kg, a nie mogłem załadować, już wiesz. Więc jakby wyszedłem na tą scenę, udało mi się dojść, wejść do pierwszego call-outu i na scenie, powiem Ci szczerze, odcięło mi głowę. Czułem się, jakbym miał zemdleć. Po prostu zacząłem się pocić. Ciekło mi z każdego miejsca i to nie była... Po prostu ta choroba, to zmęczenie puściło mnie. Czułem się po prostu fatalnie. No i za tydzień start w Kopenhadze, który gdzieś tam... Wstając rano powiedziałem, że napisałem nawet do Pauli, mówię, odwołujemy, chyba nie lecimy, no bo ja nie dam rady nawet tu wyjść na scenę, a co dopiero za tydzień, ale mówię, kurwa, no nie ma szans, jak już wyszedłem, puściło mnie, to mówię, robimy. No i wróciłem, powiem Ci, przejechałem jeszcze tak wulgarnie 3 dni praktycznie bez węgli, dokręciłem dwa razy po 40 cardio. Potem powiem, jak ja bym to widział, to nie mówię, że to jest tak idealny sposób. Po prostu wiedziałem, że to jest ostatni start i chcę dać się po prostu wszystko i widziałem, że moja sylwetka gdzieś tego potrzebuje. Nie zjadłem praktycznie w ogóle żadnego cheat meala, nic.
No i potem zacząłem to ładowanie i tak dalej i wyszło super. Jeżeli chodzi o takie już teraz twoje pytanie, no to tak naprawdę zależy od tego, jak przeprowadziliśmy ładowanie na ten pierwszy start, nie? Jak przeprowadziliśmy odwodnienie, czy diureza poszła troszeczkę mocniej, czy nie, ale no przede wszystkim kluczem do tego jest to, żeby zawodnik zachował się jak zawodnik, zszedł ze sceny, zjadł sobie ewentualnie obiad z rodziną i od następnego dnia zapieprzał, a nie dwa dni poleciał w cuk, no bo wtedy no to nic się nie zrobi. Tak naprawdę to nie jest plan, tylko po prostu już wtedy jest chybił trafił, tylko i wyłącznie. Więc jeżeli zawodnik zrobił to dobrze, jakby nie podjadł, ja mu powiem zjedz sobie tyle i tyle, no to wtedy też wcale nie musi schodzić z węglowodanami, tak? No bo po co ma schodzić z węglowodanami jakoś bardzo nisko znowu do zera, skoro wygląda super, nie jest przeładowany, wiesz, nie jest jakiś przemęczony, no to niech sobie je te 300 nawet węglowodanów i potem podniesiemy. Jeżeli trzeba, no to wiadomo, no trzeba te węglowodany troszeczkę ściąć, ale jeżeli chodzi o resztę, no to na pewno trzymać diuretyki w bardzo małych ilościach dalej pić dużo wody, dalej solić i tak naprawdę zacząć od nowa ten proces, nie? Więc jakby uważam, że start tydzień po tygodniu, jeżeli zawodnik jest prowadzony mądrze, wcale nie jest jakimś problemem, nawet czasami wychodzi lepiej, no bo te pierwsze odwodnienie czasami jest takie, że one nie jest takie, wiesz, że to zawsze może coś poprawić, skorygować, te pierwsze zrzucenie wody może nie być takie idealne i wtedy bardzo łatwo na ten drugi start już to zrobić perfekcyjnie, nie? Więc jeżeli organizm jest nieprzemęczony, wszystko zrobione było dobrze, no to tak naprawdę robimy dalej plan i żadnych jakichś popieprzonych ruchów nie robimy. No chyba, że zawodnik się nażre, no to wtedy trener musi się głowić. No, wiesz, jak się zawodnik nażre, to tak naprawdę już nie jest robienie planu, tylko ratowanie tak naprawdę zgliszczy, bo niestety no tak to wygląda, ale też ja tutaj zawsze zakładając, że z kimś rozmawiam, zakładam, że rozmawiam o zawodnikach, którzy są, no profesjonalnie podchodzą do tematu, po prostu. Tutaj wiesz, to, że ktoś nie jest zawodnikiem pro, na przykład go szykujemy, nie wiem, nawet do debiutu, to nie oznacza, że nie potrafi się zachować profesjonalnie po starcie, zejść, zrobić wszystko tak, jak miał zrobić i po prostu poprowadzić cały ten schemat dalej, tak jak to wszystko wygląda, bo też tak jak fajnie powiedziałeś wcześniej, że no poświęcamy te 15 tygodni na to, żeby się zajechać i zaprezentować najlepiej, jak to jest tylko możliwe, wiedząc dalej, że mamy jeszcze sezon, to nie jest tak, że kończy się, wiesz, zabawa, nie? Więc jakby to zawsze trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, ale myślę, że to osobom, które startują i które są świadome i chcą jakikolwiek robić progres, nie tylko jakby jeżeli chodzi o kwestię samej prezencji scenicznej, ale ogólnie jako osoby, jako zawodnicy, bo to też jest bardzo ważne, bo kwestia mentalna też jest bardzo ważna i rozwijanie się na tej strefie. Tak, to też jest bardzo ważne, a jakby trzymanie się planu pomimo tego, że no każdy po zawodach chce się najeść. To nie jest tak, że schodzi zawodnik, który jest doświadczony i nie ma ochoty sobie coś zjeść, nie? Tylko to tak. Jest kwestia tego, że jakby potrafisz wyważyć plusy, minusy. Jak to kiedyś fajnie powiedział Adam, starzy zawodnicy idą, jedzą jakiś obiad, nie wiem, schabowy, ziemniaki, piją piwo, tak. Wracają do domu, koniec tematu, nie? A nie tak. Na zasadzie takiej, że i tak sobie nie pojesz, bo to jest kwestia hormonalna. To nie, może cię boleć żołądek, możesz leżeć, wymiotować i tak nie będziesz czuł się najedzony. Więc czy ty zjesz 7 paczek chipsów, czy zjesz jedną, to jesteś na tym samym pułapie pojedzeniowym, że tak powiem, i satysfakcji, a mentalnie i fizycznie na tym tracisz bardzo dużo. Ale ja uważam, że teraz to, co powiedziałeś na koniec, to dalej wracamy do początku tego, co powiedziałem, czyli do relacji z jedzeniem i z tym sportem. Jeżeli masz te relacje dobre i rozumiesz, po co to robisz przede wszystkim, wiesz, ja też kiedyś tak miałem, że po zawodach myślałem o jedzeniu, robiłem sobie listy 4-5 lat temu, ale kiedy zrozumiałem, że ja to kocham, ja to chcę robić po prostu, bo to jest moja pasja, tak szczerze więcej mi to w życiu zabiera niż jakby pomaga, można powiedzieć, nie? Tak ogólnie mówiąc. I to jest, to ja chcę to robić, to jest jakby moje życie i jakby, wiesz o co mi chodzi, nie? I jasne. I wtedy przestałem w ogóle myśleć o tym, co zjem. Wtedy myślałem, jak schodzę ze sceny, to mam co zrobić, żeby w następnym starcie być lepszy, a nie co ja zjem. W dupie to mam, bo jeżeli wiem, że jak zjem i będę gorszy, no to po co mam jechać do zawody? I ja też nie mówię tego w perspektywie tego, że moi zawodnicy są tacy, że tak podchodzą, tylko bo jakby... Tak jak mówię, ja staram się zawodnika zbudować mentalnie, odkąd już do mnie przychodzi. I jeżeli on mnie słucha, no to powinien być zbudowany tak mentalnie, że on zejdzie ze sceny, powie trenerze, co mam zjeść, co robimy, a nie odezwie się za 2 dni po cugu. Nie? I tak, ja nie mam takich przypadków, ale wcześniej, szczególnie z młodymi zawodnikami, takie przypadki się zdarzały
I często było tak, że to też chcę powiedzieć do ogółu, że często ci zawodnicy bardzo chcieli być, wiesz, oni chcieli być najlepsi, Mister Olimpia, oni kartę pro zdobędą, nie? A po zejściu ze sceny nie potrafili 3 dni się zatrzymać. Mimo, że nie byli zajechani prepem, bo mieli na przykład minimum 350 węgli w końcówce. I powiem ci szczerze, no stary, jeżeli ładujesz środa 600, czwartek 700, piątek 700 plus burger, w sobotę masz start, no to umówmy się, ty też nie jesteś jakiś kurwa, wiesz. Najbardziej jest takie coś przedładowanie, masz takie coś, ale już jestem głodny i tak dalej. Zaczynasz ładowanie, zjesz 3 posiłki i masz takie, dobra, stary, już jest zajebiście, już w ogóle nie czuję tego, już wiesz o co chodzi. Dostałeś więcej jedzenia i tak naprawdę, jeżeli masz dobre relacje z tym wszystkim, to po zawodach, tak jak mówisz, pójdziesz, zjesz, możesz nawet zjeść tego batonika, ale zjesz jednego, zjesz sobie ten obiad, no i kurwa, chcę pracować, za rano już myślę o cardio. Tak to powinno wyglądać. Ja mam taką zasadę zawsze niepisaną, pewnie już o tym mówiłem wiele razy, że ja po zejściu ze sceny pozwalam sobie na to, żeby zjeść sobie to, na co mam ochotę do godziny 24, a od godziny 24.01, nawet jeżeli trzymam jakąś bułkę w ręce, odkładam ją i koniec tematu. Rano wstaję i zaczynam pracować dalej, nie? Czyli wsiadam na cardio, robię wszystko tak, jakbym robił po prostu, nie? Czy to nie znaczy na takiej zasadzie, teraz mi ktoś pomyśli, że zegar tyka, muszę się napierdalać, wiesz. Tylko na zasadzie takiej, nie wiem, jadę sobie na stację, akurat tankuję, bo wracam z zawodów, patrzę, leży batonik, o, mam ochotę na niego, zjem sobie, nie mam żadnej spiny, nie? To okay. Nie jest tak, że się sram, że ja pierdzielę, zaraz mi podleję ten batonik albo coś takiego, tylko okay. Po prostu z luźną głową sobie go zjem, bo mam na niego ochotę. Natomiast mam taką świadomość, że po prostu no, nie pcham ile wlezie, bo idę spać o 4 w nocy, no to siedzę do 4 i szukam, gdzie jest jeszcze otwarte jakieś, nie wiem, to jest chore. Wiesz, bo to jest straszne, nie? Więc ale jakby... to jest kwestia tych relacji właśnie z tą dietą i z jedzeniem, bo jeżeli ty wiesz, że następnego dnia wrócisz do diety i cię to boli, no to ty tego nie kochasz. Po prostu gdzieś coś jest problem właśnie z tą pasją i z tym odczuwaniem tego, a powiem ci szczerze, że jeżeli tego nie kochasz, to po co to robisz? Ten sport ani nie daje pieniędzy, ani nie daje jakichś benefitów. Jeżeli nie jest to twoja pasja, no to tego nie rób, po prostu. I tak jak to, co twój sposób jest super, ale to uważam, że super sposób dla takiego gościa jak ty mentalnie, który wie, po co to robi. Ale czasami takie powiedzenie zawodnikowi, do 24 jedz, co chcesz, ale jutro dieta, to może się skończyć, że on o 24 będzie żygł pod kiblem. Nie, ja tak wiesz, ja to mówię jakby w swój sposób. Każdy musi troszkę znaleźć sposób na siebie, bo to jest tak, że ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby zawodnik, zwłaszcza jak wiem, że kończy na przykład sezon, zrobił sobie, nie wiem, 2, nawet 3 dni takiego luzu, zjadł sobie coś, co chce, zwłaszcza jeżeli wiem, że to jest człowiek racjonalny i na zasadzie taki, że wiesz, on zje sobie to, co ma ochotę, ale nie będzie siedział i napychał się, to ja nie widzę z tym żadnego problemu. Wiesz, słuchaj, jak jesteś 15 tygodni, 16, 18, 20 czasem na deficycie, to naprawdę jak sobie zjesz 3 dni coś większego, to ci się krzywda nie stanie, nie? Na takiej zasadzie nie działa. Tylko to chodzi o to, żeby właśnie mieć tą świadomość, że to robisz, bo masz ochotę, bo chcesz, a nie, bo jakby kierują właśnie tobą jakieś, wiesz, wewnętrzne emocje, nie? Albo to, co napisałeś na kartce i wiesz, że jutro wracasz do diety, już to opieprzę. Mi też chodzi dokładnie o to, że ty masz czas do 24, ale w tym czasie jesz to, co masz ochotę. Czyli załóżmy, jesteś po starcie na 21, podjeżdżasz na stację i czujesz, kurde, boli mnie brzuch. To ty nie będziesz jadł, nie? O to mi chodzi. A ja też tak, tylko nie buduję sobie jakieś godziny, tylko na przykład po starcie jem to, co mam ochotę, ale nie, przykładowo zawsze po starcie, jak wracasz wieczorem, nie masz tego apetytu, to wolisz sobie zjeść trochę i spać po prostu. I też nie chcę odcinać, ale następnego dnia wstaję i to nie wygląda tak, że dobra, jadę teraz do cukierni i walę 4 pączki, tylko po prostu robię sobie jajecznicę z boczkiem i bułkę z masełkiem bez wyliczenia, ale to nie jest nic niezdrowego. Robię sobie na obiad, załóżmy, jakieś fajne kotlety z ziemniakami, ale to też nic nie jest niezdrowego. I taki jeden dzień sobie przeżyję, który mnie jakby poczuje się Kowalskim, ale ja nie będę jadł syfu, tylko po prostu nie będę tego liczył. I zjem normalne, zbilansowane posiłki, typu, nie wiem, zrobię sobie spaghetti i wdam tam sobie, utrę sobie sera dużo, nie? I to mi wystarczy. To ja nie muszę, wiesz, nie wiadomo czego jeść. I też właśnie tak jak powiedziałeś o zawodnikach, że są zawodnicy, których wiesz, że on nie zrobi błędu i też im wtedy mówię, stary, zrób co chcesz, bo ja wiem, że ty nie zrobisz nic głupiego. I patrzę na jego story, on idzie do restauracji i bierze łososia z ryżem, nie? Miał na to ochotę, spoko. Wiesz co, mi się 24 mistyczna wzięła, jak współpracowałem z Adamem, bo Adam mi zawsze mówił po starcie, no tam Dawid, zjedz sobie dzisiaj to, co chcesz, nie? W sensie dzisiaj to nie była wyliczona godzina, ja sobie myślę, dzisiaj jest niedziela, a już 24.01, czy tam, wiesz, pierwsza godzina w nocy, to już jest poniedziałek, to już nie jest dzisiaj. Więc jakby ja zawsze tak podchodziłem zadaniowo, że Adam mówi, rób Dawid tak,
no to jest tak, a nie inaczej. To już nie jest, wiesz, to już jest jutro, to już nie jest dzisiaj. No więc i widać jakby... po twoim progresie, że podchodzisz, kurde, no, poważnie. No więc o, dziękuję bardzo. Ale wiesz, jakby chodzi o to, żeby mieć jakieś takie po prostu, masz założenia, masz plan, nie? Po prostu. Dzisiaj to jest dzisiaj, jutro to jest jutro. To już nie jest dzisiaj. To nie jest na takiej zasadzie, że pięć minut to tam, co tam, nie? No nie, pięć minut to jest pięć minut. Ambitny i to jest taka, no niestety, cecha ludzi ambitnych, że jak założysz sobie, że robię ten plan i nie zrobisz tego, to jeszcze większe pretensje będziesz miał do siebie, że nie zrealizowałeś tego, co sobie założyłeś i to cię bardziej zniszczy w głowie niż nawet zjedzenie trzech pizzy, nie? Dokładnie. Dobra, teraz tak, mamy to wyjście z prepa, czyli mamy ten okres taki, w którym już powiedzmy zakończyliśmy sobie zawody, jakby kwestie pojedzenia po zawodach sobie już omówiliśmy, więc to zamykam. Natomiast co teraz? Czy jesteś za tym, zakładając oczywiście, że zawodnik miał średniej długości prep, czyli nie jest super zmęczony, ale nie jest też, wiesz, jakby świeży, no bo jest po okresie przygotowań, wiadomo. Wolisz, żeby zrobił tak zwane recovery, czy raczej chcesz ten okres wykorzystać na okres odbicia? Jak byś to ugryzł i jak patrzysz na to pod względem oczywiście też środków, czyli czy schodzimy bezpośrednio od razu, czy pewną część albo grupę środków zostawiamy i jeszcze staramy się wykorzystać ten okres po zawodach. Dobra. Uważam, proszę, że nieważne, czy zawodnik ma start za 8 tygodni, czy za 40, ten pierwszy tydzień po zawodach w skończonym sezonie powinien być okresem recovery, dlatego że on jest po odwodnieniu i on nie może iść na trening i zajebać ciężkich martwych ciągów czy wioseł, bo on jest odwodniony i jedyne, co się może stać, to kontuzja, nie? I to jest trochę bez sensu. No, wielu zawodników robi taki błąd, że od razu po zawodach wali dużo kalorii, ciężko trenuje na ciężarach i to ciało po prostu, wiesz, tak puchnie, że ciężko nawet, wiesz, potem się wyprostować w kuchni, bo prostownik jest spięty. Więc jeżeli chodzi o to, no to powiem ci tak, jeżeli chodzi o środki, to na pewno wywalić wszystkie środki, które od razu, i to robię praktycznie z dnia na dzień, które jakkolwiek wpływają na układ trawienny, czyli winstrol, oksandrolon, tren, jeżeli takie były stosowane od razu po zawodach, już tego nie bierzemy. Po co? Skończyłeś sezon, jakby uważam, że to bardziej będzie cię niszczyć niż jakkolwiek pomagać, ale na przykład zostawić sobie testa z masterem, tak? Przytrzymać sobie chociaż ten też dwie rzeczy ze 3 tygodnie. No i potem już tak naprawdę decydujemy, czy wchodzimy w okres właśnie rebounda, wcześniej już mówię, czy nie. Osobiście powiem ci tak, nawet jeżeli robimy okres rebound po sezonie startowym i leciały już takie środki jak wino, oksa i tren, no to nie mamy za dużo pola popisu, jeżeli chodzi o środki, no bo debilizmem jest dawać na po prepie na rebound zawodnikowi, nie wiem, antka, metę, czy menta, czy coś takiego, no bo to w ogóle, wiesz, no to nie będzie dla niego dobre, nie? Więc jakby okres reboundu, tak naprawdę organizm wyjałowiony po długim czasie deficytu, to same kalorie i nawet test z GH plus dodatek małych peptydów, które też będą działały czasami nawet nie tylko na formę, ale też prozdrowotnie, myślę, że wystarczą, żeby zawodnik robił zajebisty progres i przez te 6-8 tygodni pierwsze optymalnie progresował. Nie? Przede wszystkim uważam, że po sezonie nie można się ulać. Nieważne, czy robisz rebound, recovery, czy cokolwiek. Musisz trzymać względnie fajną jakość tej sylwetki, nie? Nie, a nie przesadzić i tyle. No bo to też, kurde, wielu zawodników robi okres recovery i wpieprza. Ja nie trenuję i wpieprza. Jakie to jest recovery dla tarczycy, dla układu trawiennego, dla głowy? Jakie to jest recovery, że wiesz, no... Dla wątroby. Dla wątroby. No i no, można tak wymieniać, nie? Tym bardziej, że większość zawodników też, no umówmy się, no te środki, które wymieniłem, możesz jednego z nich nie stosować, ale któryś z tych trzech stosujesz, więc któryś tam na coś wpłynął, nie? Więc uważam, że środki po okresie takich zawodów są niepotrzebne w pierwszym okresie czasu. Chyba, że zawodnik ma start, nie wiem, za 8-10 tygodni, ale to też wtedy na te 2-3 tygodnie schodzimy ze środków takich mocniejszych. Nie? Czyli powiedzmy tak, kończymy, schodzimy ze środków mocniejszych i teraz tak, ile byś podbił kalorie, co się delikatne podbicie, nie wiem, powiedzmy 30%, 40% węglowodanów do góry i jakby na takim pułapie sobie to utrzymujesz i też jak szybko zacząłbyś podnosić tą intensywność, objętość treningową, żeby wkręcać się już ten okres taki, żeby móc te 8 tygodni faktycznie wykorzystać? Na pewno nie dałbym ciężkiego planu treningowego w pierwszych 2 tygodniach, który byłby już priorytetowym. Na pewno, tak jak mówię, jeżeli chodzi o podbitkę kalorii, no to z węglowodanów na pewno idzie w górę. Większość osób, umówmy się, po prepie, jeżeli dostanie większość węglowodanów w górę, no to będzie dalej chudła.
Więc to też trzeba mądrze zrobić, a nie dodać mu 50 gram węgli, bo to robisz mu reverse i on tak naprawdę przez kolejne 3-4 tygodnie jest w deficycie i jest zajechany jeszcze bardziej, nie odpoczywa, więc jakby na pewno tłuszcze muszą mieć w górę, przede wszystkim po zawodach. I nie chodzi mi tutaj o kwestie już tylko sylwetkowe, ale głównie właśnie prozdrowotne, żeby ten podaż tłuszczy była na w miarę odpowiednim poziomie. Załóżmy, zawodnik waży 100 kilo, jadł 30 gram tłuszczu w końcówce, no to dać mu od razu te 60-70 gram tłuszczy, podbić węglowodanów i na pewno nie podbijać białka. Często nawet po zawodach białko u mnie idzie w dół u zawodników na pierwsze 3-4 tygodnie. Okej, okay. Dobra. Jeszcze mam takie pytanie, wiesz co, do ciebie odnośnie czegoś, czego nie zapytałem wcześniej, bo to jest taka rzecz istotna. Czy odstawiasz hormon przed startem i jeżeli tak, to ile wcześniej? Sorki, że tak się teraz dopiero to zabrałem, ale ostatnio sobie miałem to dopisać do listy i zapomniałem, a to jest dość istotna kwestia, bo to jest taka rzecz, która jest bardzo też sporna. Część osób to robi, część osób tego nie robi i jakby to jest, myślę, też zakwoska dla wielu osób. Kurde, powiem Ci, że a propos GH, to już jest strasznie indywidualny przykład tutaj. Wiesz, to zależy. Jeden zawodnik jest taki, że trzyma mega dużo wody. Czy bierze GH, czy go nie bierze. Jest taki bardziej retencyjny, nie? Drugi zawodnik jest taki, że może walić do końca 5 jednostek, załóżmy sobie GH i jest mega twardy i suchy. Ale uważam, że nie można odstawiać GH za wcześnie, bo może polecieć ta pełność sylwetki i właśnie jakoś te 3D troszeczkę. Ale też, no mówię, większość tego hormonu odstawia na przykład 3-4 tygodnie wcześniej, bo widzi, że jest podlana wodą, a to może być związane z przemęczeniem, z wieloma innymi czynnikami. I odkładanie hormonu nic tak naprawdę tutaj nie da, wręcz może dać źle, no bo to też działa super regeneracyjnie na nasz organizm, tak? Odstawiając taki ważny benefit, no troszeczkę tak wcześniej mówię, może też ulec tutaj, to wcale nie będzie na plus, nie? Więc jakby uważam, że na pewno go trzeba gdzieś tam w końcówce odstawić, czy trzeba. Też nie uważam, że trzeba. Może i zawodnik ciągnąć do końca, jeżeli uważa, że, znaczy jeżeli widzę, że tak jest okej, okay, ale to tak 5-6 dni przed startem uważam, że to jest taki odpowiedni moment, jeżeli zawodnik wygląda super i nie trzyma wody. Dobra, okej. Okay. Dobra, myślę, że mamy zamknięty cały temat jakby przygotowania zawodnika. Przeszliśmy przez wszystkie rzeczy, które tak naprawdę powinny nas interesować, jeżeli chodzi o kwestie takie techniczne. Wiadomo, że to są wszystko rzeczy tak bardzo indywidualne, że jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście poznać jakby Twoje podejście, no to oczywiście linki do kontaktu do Ciebie, do social mediów i wszelkiego rodzaju możliwości współpracy znajdzie w podpisie tego filmu. Ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i share'owania kanału dalej. No i zapraszam oczywiście do jakby przeglądania i śledzenia tutaj Oski Team, bo tam się dzieje. No właśnie. Jesieni wiosna, z tego co widzę u mnie w raportach, będzie naprawdę nie mniej mocna niż ta wiosna obecna, więc jestem bardzo na to fajnie nastawiony i myślę, że zawodnicy naprawdę najbliższe dwa sezony pokażą fajną klasę, jeżeli chodzi o kategorię Men's Physique i Classic. No i super. W takim razie jeszcze raz Ci dziękuję i życzę Ci owocnego i przede wszystkim satysfakcjonującego w wynikach okresu przygotowań. A, no właśnie, no bo tak. O tym jeszcze nie porozmawialiśmy właśnie o okresie przygotowań, ale miało być trenersko, więc szkoda, ja bym sobie pogadał, dobrze mi się z Tobą rozmawia. Myślę, że jeżeli wiesz, będziesz miał taką ochotę, możemy się jeszcze spotkać jak najbardziej i porozmawiać sobie o tym, jak to sobie wyobrażasz, troszeczkę też o tym, jak to przeprowadzasz u siebie i jakie masz wyobrażenia na cały ten sezon, bo to jest też kwestia taka, że podejrzewam, że na tym jednym starcie u pana Piotrkowicza się nie skończy. No chyba, że wygrasz kwalifikację i będziesz się szykował na Olimpię, no to wtedy będziemy gadać inaczej, ale to wtedy też warto by to było przegadać, nie? Także na pewno się jeszcze spotkamy. To na razie aż tak chyba mimo wszystko ambitnie nie podchodzę. Tak bardzo bym chciał być w pierwszym kolaucie zawodów pro i myślę, że na pierwszy sezon byłoby to dla mnie bardzo duże spełnienie i takie, wiesz, no, nobilitacja. No bardzo, bardzo fajne by to było. A jak będzie, zobaczymy. No wiadomo, do jakiej ligi wchodzę i jacy tam sportowcy już startują, ile lat i tak dalej. No ale chciałbym po prostu od siebie wnieść taką formę, jakiej nigdy nie wniosłem na scenę i być po prostu zadowolonym z siebie, z pozowania, z prezencji, ze wszystkiego. Wiem, że wtedy będzie dobrze, a jak ocenią to już sędziowie i czy będę czwarty, czy dziesiąty, czy pierwszy, to już zweryfikuje wszystko scena. Jasne. No to nic. Jeszcze raz Ci dziękuję i widzimy się, tak, mam nadzieję, że niebawem. Do usłyszonka. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Trzymajcie się i cześć. Pozdrawiam.